17 czerwca nastąpiło podpisanie umowy w sprawie wykupu gruntów pod budowę obwodnicy Szczurowej. Umowa dotyczy regulacji stanów prawnych oraz wypłaty odszkodowań za nieruchomości w ramach zadania pod nazwą Budowa południowej obwodnicy Szczurowej w ciągu drogi wojewódzkiej 964. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smułka i Marta Malec-Lech z zarządu województwa. Szacujemy, że koszty wykupu gruntów to około 6 milionów złotych, z czego 3 miliony złotych zostały przeznaczone z budżetu województwa małopolskiego, a drugie 3 miliony złotych właśnie z budżetu gminy Szczurowa. No, inwestycja wchodzi w ten etap, można powiedzieć, realizacji wykupu gruntu, następnie przygotowanie stosownych dokumentacji, uaktualnienie obecnie już opracowanej dokumentacji, a następnie ogłoszenie przetargu na realizację. W niedługim czasie też będziemy się starali jako samorząd wspomóc gminę, bo cały koszt budowy obwodnicy to jest około 60 milionów złotych, więc też będziemy chcieli jako samorząd, jako zarząd podjąć kroki, aby to dofinansowanie na budowę całej obwodnicy gmina Szczurowa pozyskała, myślę, już ze środków zewnętrznych. Inwestycja przewiduje też budowę i przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowościach Niedzieliska, Szczurowa, Rylowa oraz miejscowości Bożęcin. Powstanie m.in. droga o długości prawie 4,5 km, w tym dwa ronda, dwa skrzyżowania skanalizowane, a także przepusty i przejścia dla zwierząt. Obwodnica Szczurowej jest inwestycją bardzo długo oczekiwaną przez mieszkańców gminy, a w szczególności przez mieszkańców dwóch miejscowości, miejscowości Szczurowej i miejscowości Rylowa. Pozwoli ona wyprowadzić ruch samochodów, przede wszystkim samochodów ciężarowych, poza teren, poza centrum tych miejscowości, co pewnie wpłynie bardzo pozytywnie na bezpieczeństwo i na spokój mieszkańców.